Lody w ten upał są idealne. Pytanie tylko jest takie, dlaczego tytuł tego podcastu i pierwsze w nim zawarte zdanie nie kojarzy nam się z zamrożonym deserem? No chyba, że tylko ja mam takie nieładne myśli. Ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w towarzystwie i padnie pytanie chcesz loda, to cała grupa trzęsie się ze śmiechu. Ja dzisiaj chciałam trochę o chłodzeniu, bo wczoraj wieczorem myślałam, że z opału wpadnę. Wentylator już nawet nie miał co mielić, bo powietrze było tak gorące, pod kołdrą to już w ogóle nie można spać, jedynie pod jakimś prześcieradłem. Człowiek topi się jak masło na patelni. Po internecie krążą mamy o opałach. Śmieszne nawet. Podziwiam tych wszystkich twórców, oni mają wszystko gotowe na zawołanie. Ale właśnie przypomniałam sobie wakacje nad morzem te wiele lat temu. Zdjęcie z małą małpką czy kucykiem to było marzenie każdego dziecka. Pan mówił, że małpka się uśmiecha, a ona po prostu szczerzyła kły. Kolejne lata, gotowana kukurydza, oranżada w woreczkach foliowych, w butelkach z kapslem, no i oczywiście lody. Lody, bambino! Były też kalipso. Jezu, jakie to było pyszne! To nic, że potem cały koc plażowy był uwalony lodem, a dzieciak ulepiony i obklejony piaskiem. Panowie, a raczej atrakcyjni kolesie sprzedający lody, teraz myślę, że chyba byli atrakcyjni, bo wtedy na takie rzeczy nie zwracałam uwagi. Prześcigiwali się w wymyślaniu haseł, żeby móc sprzedać najwięcej lodów. Pamiętacie te hasełka? Nawet Neptun wyszedł z wody, by spróbować nasze lody? Albo takie, drogi chłopcze nie bądź głupi, niech ci mama loda kupi. Tylko lody na śmietanie wspomagają opalanie. A w latach osiemdziesiątych popularne było takie Sam generał wyszedł z wody, aby kupić u mnie lody Moja babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała I przechodzimy do dzisiejszych czasów Moje lody jak wiatr halny niosą popęd seksualny Albo lody, lody na śmietanie Kto poliże temu stanie Tak mnie na wspominki dzisiaj wzięło, ale i tu zwracam się do tych, którzy pamiętają Fajne to były czasy, nie? Taka beztroska, każdy na wakacjach albo na koloniach. Tam siedziało się po trzy tygodnie. Ja jeździłam na harcerskie obozy do Jarosławca. Chociaż wcale harcerką nie byłam, ale rodzice przed wyjazdem kupili mi mundur i pojechałam. Trzy tygodnie, kupa czasu. Bez telefonu, bez łączności z domem. Jedyne co to na apelu można było dostać list od rodziców, ale to był trochę obciach. Jak przychodził taki list, wtedy trzeba było wyjść na sam środek, żeby go odebrać. Wszyscy patrzyli, śmiali się. Takie obozy to była szkoła życia latryny, kąpiel raz na tydzień w jakiejś starej wannie, dyżury w kuchni, szatkowanie kapusty dla trzystu obozowiczów. O szóstej rano zrywali człowieka, żeby pobiegać nad morzem. Pierwsze miłości, kiełbaski, ziemniaki z ogniska, noce przy gitarze, śpiewy, stare dobre małżeństwo. Jak sobie tak wspomnę, że to było trzydzieści lat temu, to czuję się jak jakaś babcia i dziadek, którzy opowiadają, jak to było za ich czasów, aż mi ciarki przechodzą, wiecie? Ale że 30 lat? Wczoraj była noc kupały. Pojechałam na rowerze do lasu po zioła, ale jakoś ich tak mało było, może za sucho jest. Coś tam jednak nazbierałam i Wianek powstał. Ja cała pogryziona przez komary, bąble na rękach i nogach. Weszłam w pole, dostałam alergii, czerwone ręce, łzawiące oczy wszystko mnie spędziało. Uroki 45 wiosen. Yy, właściwie to lat. Bo lato właśnie się zaczęło. Rzuciłam ten wianek na tafle jeziora z intencją miłości i w podskokach spierdalałam do domu. Gdybym została tam dłużej, byłabym jednym chodzącym bąblem. Komary miały wyżerę. Różne są uroki młodości, różne są uroki wieku średniego i jesieni życia, ale każdy ten etap można nauczyć się doceniać i celebrować. Celebrujcie chwilę. Halo tu Bazan.